Cześć, Monoczku, jestem Elfis, witam was, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft Survival. W tym odcinku, moi drodzy, będą naprawdę niezłe, ponieważ dzisiaj będziemy robili coś, oczywiście, co już może kiedyś było, ale w tym odcinku będzie to oczywiście bardzo lepsze, ponieważ w dzisiejszym odcinku jest na serwerze Herobrine i mam tutaj płotkę na niewidzialność i ogarniemy sobie to, co teraz robię, bo szczerze, bo z tego, co ogólnie każdy wie, Herobrine stracił swój zamek, gdyż go Maciek wysadził i na pewno, ale to na pewno on coś teraz knuje, jakąś zawsze czy coś w tym stylu, z tym odcinku, moi drodzy, dajemy sobie teraz płotkę na niewidzialność, idziemy go się o to, bo ogólnie jakieś tam totemy rebu i tak pewnie, ale tylko teraz tak, ale w tym momencie każda osoba, która strzeli suba oraz napisze w komentarzu bambus, otrzyma na mnie serduszko, trzeba koniecznie strzelić suba, ponieważ dużo z nas tego kanału nie subuje, macie tutaj oczywiście codzienne odcinki, dobra, tylko czekajcie, pierwsza wasza sprawa, cyk, nie macie gościu, ja pierdzielę, tak mam wybuch, dobra, a więc tylko teraz tak, cyk, dziękuję bardzo, zajmujemy zbrojkę, on tam w ogóle nie był jakiś na sobie totemy rebu, więc teraz bijemy, lol. A nie, bo jak to most spali? Nie, ja za to nie pozwolę. Dobra, czekajcie, czy on tutaj w ogóle gdzieś będzie? Bo on tutaj stał ogólnie go na nogu. On tu jeszcze stoi! On tu stoi jeszcze! Dobra, widzę, to wbijamy go teraz tutaj, okej. Okay. Mamy niewidzialność na pewno, dobra. Spoczko, on tu jest, on tu jest! Jestem tak blisko niego! Ja pierdzielę, dobra. Okej, okay, żyjemy, tylko zobaczymy, co ten debil zaraz kombinuje. Bo znając jego, on może absolutnie zrobić wszystko. Widzicie? On sobie lewituje nad ziemią! On sobie lewituje! No ja pierdzielę, dobra, nie komentuję tego, nie komentuję, niech on robi co chce. No. On chodzi po wodzie. Nie, no nie, to jest nienormalne. Nie bierzemy w tym udziału, dobra. Ale zobaczymy, bo jestem wręcz pewien, że on coś zaraz zrobi, to jest oczywiste, że to zaraz zrobi. Bo może mamy tutaj jeszcze niewidkę. Ale spójrzcie, on sobie biega jak niewidzionka po mieście. A on absolutnie nie jest niewidzionkiem, więc na pewno coś zaraz odwali. To co? Wzbił się w górę, okej, okay, wzbił się w górę, okej, okay. Nie, nie, nie glucia, nie glucia, nie glucia. Nie glucia, biedny glucia, nie. Nie, nie glucia, nie pozwala, to jest pan. To jest pan Dabry i to jest oczywiście nasz tutaj wierny towarzysz na serwerze. On jest z nami oczywiście od zawsze i nie pozwolę, żeby go zabił. Dobra, gdzie on mi teraz idzie, co? Gdzie on mi teraz idzie? Ja cię, gdyby on zabił glucia, moje akwarium, dobra. Czy on tam wbija? Czy on... Po co? Po co mu to? Po co? Po co on pływa niby? No po co mu to? Okej, okay, nieważne, dobra. Ale szczerze, jestem wręcz pewien, że w tym odcinku odkryjemy jego jakiś sekret, dobra. W tym momencie, moi drodzy, oczywiście bardzo ważne, przepraszam, że swojego Instagrama, Elvisa Podłogo, official, macie oczywiście link w opisie, dobijemy do końca roku miliard followów. Co? Ja pierdzielę! Moje wszystkie ryby, nie! Moje wszystkie ryby! Moje absolutnie, tu jeszcze było drzewo, nie! Moje wszystkie rybki, nie, no nie, i woda, nie, to był tylko koralowca jeszcze, to za idiota kompletny, to za kompletny idiota! Po co to nie zrobił? Nie! Czekajcie, tylko to zniszczę. Nie komentuję tego, ja tego nie komentuję. Nie komentuję tego, on jest idiotą i nie będę już nawet tego komentował, co? Ale fajne rybki, no! Jaki to jest hub, to jest taki habitu kompletne. To jest taki bezczelność, nie no, nie. Spokojnie, Elviso, naprawimy to, żeby to było oczywiście lepsze, dobra. Czy teraz mnie do więzienia, po co? Dobra, po co to od właśnie wbija? Okej, okay, tu jest jakaś stal, dobra. A co on kombinuje niby, co on kombinuje? Czy on nie naprawia? Czy on uwolnił więźnia, on uwolnił właśnie więźnia, nie! On... Okej, okay, tu nikogo nie ma, ale on go właśnie uwolnił. On go właśnie uwolnił, po co mu to? Czy on go morduje? On zabija więźnia! On zabija więźnia, zabił go! Zamordował go! Jaki zwyrol! Nie! Nie! Widzialny jestem! Nie! On już widzi, on już widzi, nie! On już widzi, nie! Nie, chowamy się, nie! Nie! Okej, okay, widzę, wychodzimy, ale jak mnie teraz zobaczył? Nie! 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 Zbroja, zbroja, uciekamy! Uciekamy teraz, uciekamy, uciekamy, nie! Nie! A chciałem w tym odcinku tylko jego sekret poznać, tylko to! Tylko chciałem jego sekret poznać, nie! Nie, po co ci to? Nie, po co ci to? Nie, czy on teraz coś zrobi, serio, bo to jest takie głupie. Chciałem tylko odkryć jego tajemnicę, a skończyło się w ten sposób. No jak zwykle właściwie. A chciałem być taki niewinny, serio. No jak zwykle, wyszliłem pewnie sobie potkę na złą ilość czasową, a jestem się to. Dziękuję bardzo, ale co niby teraz dalej, co? Bo ja chcę tego sekret odkryć, nie wiem, powiedział, ale przecież skoro on teraz nie ma swojego zamku, to niby gdzie on mieszka? Co on by teraz niby robi, co? Co? Nie no, nie wiecie co? Ja w tym absolutnie wątpię, że on teraz nie ma absolutnie żadnego domu. Ale szczerze, to jest po prostu porąbane. To jest po prostu porąbane i ja tam nie skomentuję. Ale nadal mam taki XD. Co mam w ogóle teraz w tej sytuacji zrobić? Bo byłem tam, ale on mi teraz tak nagle dał spokój. On tak nigdy nie robi, to jest mega podejrzane. On zawsze mnie gnębi, ale to absolutnie zawsze mnie gnębi. A teraz tak nagle odpuścił? Nie! Coś mi tutaj śmierdzi i się musimy dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Więc się... Czekajcie. Czy to jest portal? Ale tutaj nie było. Czemu? Po co właśnie? Po co? Ej, tu nie było portalu! Tu nie było nawet portalu! Co jest grane? O co tam, man? Wbijamy tam! Okej, okay, wbijam na szybko, ale... No XD? Co? Ok,
Okej, wiecie co? Uspokójmy się, bo jestem już oczywiście mega podirytowany, ale spokojnie, Elfisa, wbijemy to sobie tutaj i zobaczymy, co tam może być, bo jestem taka mega ciekawa, dobra. Tu jest Nether, ale tu nie ma absolutnie nic... To tutaj nie było. Co? Ja pierdzielę, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co? 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 Witaj w moim domu, co? Co on widział? On widział? Co? 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 Co to jest? Ja pierdzielę, co to jest? To jest na takiej wysokości, ale to nie jest niebo! To nie jest niebo, niebo tak nie wygląda! Co to ma niby być? To są jakieś dziwne drzewa, jakaś dziwna podłoga. Jeszcze mam gemotrafę, teraz nawet nic nie mogę niszczyć. Tu jest tyle pigmenów! Co jest? Ja pierdzielę! To jest jakiś inny świat, to nawet nie jest Nether! To jest nowy wymiar! To jest jakiś inny wymiar! Co? Czekajcie, uspokoimy się! Uspokoimy się, dobra, okej, spokojnie, Elvisa, spokojnie. Dobra. Okej, a więc wiecie co? Powolutku, bez pośpiechu. Są tu jakieś inne drzewa, tu jest ta dziwna gleba. Okej, mamy już inny game mode, dobra. Tu jest ta dziwna gleba, tu są jeszcze liście. Dobra, jest tutaj trawa. Jest on, jest władca tego dziwnego królestwa. Jest tutaj, jest nawet tych mnóstwo pigmenów, dobra. Ale co ten debil, ten kompletny debil wymyślił teraz? Nie mam pojęcia, ale i tak się mega boję. I tak się mega boję, nie, nawet nie możemy postrzelić. Nie możemy nic zrobić, nie. Co teraz nie chcę zrobić, co? Moi drodzy, o co tu chodzi? To jest inny wymiar! Odkryłem inny wymiar w Minecrafcie! Jakim cudem? Nie mam już sobie. Jestem taki teraz... To jest takie niepojęte! To są w ogóle normalne drzewa, ale one mają jakiś dziwny kolor, widzicie? One mają absolutnie dziwny kolor, dobra. Ale to nawet nie jest noc! To jest czarne niebo! To jest... Czarno-czerwone niebo. Nie, tybie, odwal się... Działa! Działało, co? Podziałało? Czekajcie, a może trójdą, co? Podziałało? Co jest grane? Zabijemy go? Możemy go zabić? Możemy to? Zabijamy go! Co? Działa? Nie działa. Czemu mam HP? Ej, jedziemy go, można go bić, teraz szybko! Do pojęcia, uda się, nie, zaraz ginę. Nie, odrzućmy go. Nie, zaraz ginę, nie mogę zginąć. Nie, coś tego nie działa, nie mogę. Tybie, odwal się blisko, odwal się ode mnie, odwal się, please. Nie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja do cholery jestem? Co to jest jakiś chory świat? Tutaj nawet nie ma żadnego biomu, który tak wygląda, żadnego, ale to absolutnie żadnego. Nether inaczej wygląda, kres inaczej wygląda, normalny świat wygląda inaczej. Co jest tutaj grane? Ja pierdzielę. Dobra, wiecie co, przeanalizujmy to. Tu są jakieś dziwne ściany, dobra, są drzewa, jest trawa, są pajęczyny, są grzyby. I jest mnóstwo, ale to absurdalna ilość pigmenów. O co tu niby chodzi? O co tu chodzi? Nie wiem, czy mam je w ogóle tutaj bić, czy co? Czy to jest jakieś moje wyzwanie? Ale wiecie co? Chyba trzeba, nie wiem, zabijmy je może. Wiesz co? Nie wiem, czy to nie był błąd, bo mam ogólnie mało strzał teraz, A ich tu jest zbyt dużo, ich tu jest... Ich tu jest zbyt dużo, nie pokonam ich wszystkich, nie dam rady. Ich tu jest bardzo dużo, nie! Tu są jeszcze, nie! Gonią mnie, tu jest cała armia! Tu jest cała jakaś armia! Nie! Kolejne jeszcze! Odważcie się ode mnie, nie! Zginę, nie! Herobrine, please, no! Please, nie! Nie! Ich tu jest taka armia, nie! Walimy je tu zębami! Walimy je, dobra! Uda się, może przeżyję! Ja ci, ile emocji, nie! Serio, żeby w jednym odcinku siedziało aż tyle! To jest aż niepojęte! I odkryłem jakiś nowy wymiar! Co jest grane? Jeszcze on mnie goni i mnie wali z zębem! Nie! Nie, pomocy! Ja chcę do domu. Szczerze, nie było jeszcze sytuacji, żebym się aż tak bał podczas jednego odcinka. Nawet jak się on dopiero pojawił. Jestem w jakimś innym świecie. To nawet nie jest możliwe, moi drodzy, szczerze. To nawet nie jest możliwe. Tak się nie da. Ustalmy, nawet już nie ma strzał. Nie przeżyję. Umrę z moim trudem. Nie. Jeszcze mały zombie pigmen, nie. Umrę, nie. Nie, co ja mam niby teraz robić, to niby co? Gdyby on mi chociaż dał strzały, gdyby on mi chociaż dał jakieś itemy do walki, cokolwiek, żebym mógł przeżyć. A teraz nie mam absolutnie nic oprócz trójzębu, który, czekajcie, który ogólnie ma połowę... Nie, on... A co mi się on teraz użyje? Co nie wiem wtedy, czekajcie. Okej, ale wiecie co, mam jedną nadzieję, że pod koniec tego odcinka wrócimy do domu, bo to jest nienormalne. On ma jakiś swój własny świat, on umie tworzyć własne światy w Minecrafcie. No nie, no to jest niemożliwe. To jest tylko złe, to jest koszmar. To się nawet nie dzieje naprawdę. Bo tak, no, szczerze, byłby to oczywiście w stanie umierzyć, gdyby to było możliwe. Ale to nawet nie jest możliwe.
niemożliwe. Tak się nie da! Tak się nie da! Tak się nie da! Tak się nie da! Co jest? Oni tutaj tępną do siebie! Tępną do siebie! Nie. Bijemy je. Może je zabijemy. I mam nadzieję, że wszystkie. Ich tutaj jest ogólnie tak dużo, że to jest nawet niewiarygodne. Nie. Można go bić. Czekajcie. Bijemy go. Bijemy gnoja, dobra. Nie. Co jest grane? Czy one się zbuntowały? Czy one się zbuntowały? Nie. Ale one go też gonią. To jest jakiś protest, nie mam pojęcia, o co chodzi, ale one chyba... Co? Excuse me, what? One biją swojego pana! Ale on jest nieśmiertelny. Ej, ale... Co? Okej, ustalmy tak. Nie mam teraz absolutnie pojęcia, co mam mówić, bo to jest nawet... Brak mi słów. Ewidentnie mi jest brak słów. One go biją, ale one go nie zabiją, bo one są ogólnie rangę niżej. One nawet nie mają go jak zabić. Dobra, już po nich, dobra. Nie mam już... Czekaj, ile już tutaj w ogóle zabiłem, nie? Masakra, dobra, moi drodzy, przez 10... To jest 11 minut szoku. Okej, to jest kolejny. To co? Chyba trzeba je tutaj wszystkie pozabijać, żeby on miał swoje armię, bo jak on stanie swoją armię, to będziemy mieli o wiele lepszą pozycję. Dobra. On tak stoi i się na mnie mrocznie gapi, ty odwraź się ode mnie. Nawet nie mam teraz strzał, nie wiem co mam teraz zrobić. Ale tu jest ich jeszcze więcej, wiecie co? Bijemy je, bo jak je zabijemy, to on będzie miał armię, dobra. Elo, wariacie, elo, nie ma was, giniecie, dobra, cyk. Elo, cyk, nie ma was, dobra. Jedziemy po nich, dobra. Ile ich tu w ogóle jest, nie, jeszcze on tutaj jest. On je respi, nie. Uciekamy stąd. To jest niepojęte! Nie! Czekajcie, uciekamy! Nie, koniec tego! Nie! Ich tu jest stuwa! Nie ma szans! Uciekamy stąd szybko, uciekniemy! Zdążymy! Czekajcie, teraz szybko! Niszczymy to! Co to jest? Tu jest wszędzie bedrock! Nie! Ja chcę do domu, gościu! Ja chcę do domu! Ja już nic więcej nie chcę! Please! Starczy na dzisiaj, nie! Starczy, typie, nie! Ja zaraz zginę, a ja mam swój trudne. A jak jego stracę, to gwarantuję wam, że ja to sobie kończę. To jest mój właściwie najcenniejszy item, czekajcie. Zdążymy, uda się. Nie, tu jest podwójna warstwa. Okej, udało się, ledwo się udało. Okej, uciekamy już szybko. To wiesz co? Ja chcę do domu, gościu, ja chcę do domu! Typie! Ja chcę do domu! Do domu chcę, ty głupi idioto! Nie. To jest moja jedyna prośba. Czemu on mnie nie słucha? No, może i mnie nie słyszy, ale... Proszę. Nie. Straciłem swój trójząb. Może i jestem w mieście, ale mam tu gdzieś. Nie mam swoich itemów. Co jest grane? Jestem, ale gdzie umarłem? Gdzie umarłem? Nie mam pojęcia. Ale nie, to jest niepojęte. Już to samo, gościu, już tutaj przez 13 minut tutaj biegamy i mam takie nieogarnięcie. Mam takie kompletne nieogarnięcie. Gdzie moje itemy? Gościu, oddaję moje itemy. Niczym one zniknęły. One tu muszą gdzieś być. No oddaję moje itemy! Ty głupi! Fajnie. Co? On mi daje moje itemy? On mi je daje? Co jest grane? On mi oddał mój trójząb? Lol, i co teraz robi? Ono tutaj mistrzuje krzywdy. To jest krzywda. Czy on je teraz zabija? On je zabija, ale on chyba nie wie, że je można zabijać tylko pod kamieniem na leczenie. Nie, on teraz wzmacnia. Czyli on teraz wzmacnia, więc to nie. Ja jestem do domu, gościu, już byłem w mieście. Ja jestem tylko tego, już nic więcej nie pragnę. Przepraszam. O, moje itemy, umrę, teraz umrę. Zginę. Aha, dziękuję bardzo, nie. Czyli znowu, co? Nie biją mnie? Jakim cudem? Co on zrobił? To jest jeszcze... One mnie nie biją mnie, jak on to nie zrobił? Nie, ja z tego cudem przez 14 minut, moi drodzy, przecież 14 minut się z tym męczę. 14 minut, wiecie to? A chciałem tylko do domu wrócić. Co ja mam teraz robić? Straciłem swój trójząb. Straciłem mój jedyny trójząb! Nie miałem żadnego innego trójząb, bo nie miałem już nic. Nie! Walcie, mam cię już gdzieś, nie! Straciłem absolutnie wszystko. On ma jeszcze mój łuk! On ma moje itemy, nie! Ja już chcę mi te itemy! Ja tu już chcę kończyć, typie, nie! Szczerze, chciałem jak zwykle sobie nagrać odcinek 15 minut, ale z tego co widzę będziemy mieli chyba 40. Okej. Okay. Idiota, po prostu głupi idiota! Oddaję mój trójząb i mój łuk, albo... Kończę serię, nie mam już słów. Oddawaj to, ty! No debil, nie mam już więcej... Skończyły mi się w ogóle z Eslo, nie możemy go obrażać, znowu.
znowu nie mam pomysłu. Wiecie co? Wbijemy i miejmy nadzieję, że mi moje temu kiedyś odda, bo ja już nie mam zamiaru tego odcinka dłużej ciągnąć. Już mam tak absolutnie gdzieś. Już mam tej temy w dupie, ja już to idę. Nie. Co? Mój łuk! Co? Ale... A gdzie mój turyzm? Gdzie mój turyzm, typie? Co jest grane? O co tu chodzi? Gdzie jest mój turyzm, ale... Szczerze, już nie ogarniam. Nie, ja chcę do domu. Nie, to jest dla mnie coś niepojęte, ale nie mam trójzębu, a jak go nie odzyskam, to no, trochę lipa. Ale miejmy nadzieję, że on mi go odda, bo jak nie, to ja kończę. Ja co kończę, szczerze, bo to był mój właściwie najlepszy item, bez którego już sobie nie poradzę. To co? To jest mój trójząb? To jest mój trójząb, tak? Co? Nie gadacie, że... Nie, jak on mi go odda, jak on mi go teraz... Czy to prawda? Aha. Dziękuję wam, nie, dziękuję wam, moi drodzy, bardzo za oglądanie tego, jak sobie widzicie chorego odcinka, w którym jak zwykle ten debil, ten absolutny debil, moje okej, spokojnie, to nie był mój trójząb, to nie był mój trójząb, to był jakiś inny, dobra, dziękuję wam, moi drodzy, bardzo, trzymajcie się, subskrypcja, zobaczcie, w górę i wbijajcie do mojego Instagrama, macie oczywiście link w opisie, dziękuję wam, moi drodzy, bardzo, subskrypcja, zobaczcie, komentarz w górę, widzimy się jutro, ponieważ na moim kanale są oczywiście codzienne odcinki o godzinie 13, ja teraz dziękuję, straciłem trójząb, dziękuję moi drodzy, bardzo, trzymajcie się, siemano, elo, yo!